Dnia 12 na 13 grudnia 1981 roku został w Polsce przez komunistyczne władze wprowadzony stan wojenny, który został zniesiony dopiero w 1983 roku. Analizując te sprawy, minęło od tamtej pory już 32 lata. Trzeba sobie zadać pytanie, do czego to doprowadziło. Stan wojenny przyniósł wielkie zniszczenia dla mieszkańców naszego kraju. Dużo osób musiało opuścić nasz kraj, emigrowało, czy legalnie, czy nielegalnie. Po wprowadzeniu godziny policyjnej, która obowiązywała przez długi okres czasu, ludzie byli zdezorientowani, nie mogli się spotykać. Wprowadzono ostro cenzurę. Rozmowy telefoniczne były kontrolowane. Korespondencja także. Nawet sam mam w domu list nadany tam z pewnej miejscowości i jest pieczątka ocenzurowana. Przykładem stanu wojennego i represji wobec Polaków ze strony władz komunistycznych mogą być pacyfikacje. Między innymi 16 grudnia 1981 roku spacyfikowano kopalnię Wujek. Zginęło wtedy 9 górników i do tej pory zbrodnia ta nie jest rozliczona. No, to mnie bulwersuje, że w kraju niby wolnym, który już funkcjonuje od 1989 roku, czyli 24 lata, pewne sprawy są niewyjaśnione i do tej pory są problemy z tymi sprawami. No nie wiem, czy ja to władza, niby władza jest demokratyczna, wolna Polska, ale pewne sprawy, jak były niewyjaśnione, tak do tej pory są niewyjaśnione. No, w Lubartowie też powstała w okresie stanu wojennego, to znaczy przed tym stanem, taka komórka jakby, bo w Warszawie była Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, a tutaj była taka komórka, która zajmowała się tymi sprawami i politycznymi, i wojskowymi, inwigilowaniem mieszkańców itd., itd. No, starsi mieszkańcy, tacy jak ja, te sprawy dobrze znają czy pamiętają, a młodym trzeba to powiedzieć, bo niektórych na świecie nie było, to nie wiedzą, znają najwyżej z opowieści o stan wojenny, ale o tym, że była cenzura, że była godzina policyjna, że były zabójstwa, morderstwa itd., itd., kartki na żywność, to o tym się nie mówi, że puste półki. No wiadomo, wielka zasługa, że mamy teraz wolną Polskę, jest ruchu robotniczego, do którego należało około 10 milionów Polaków. Ruch ten nazywał się i nazywa Solidarność. Pomimo, że upłynęło dużo czasu, są w Lubartowie jeszcze nazwy ulic związanych z działaczami komunistycznymi. Przykładem są ulice odchodzące w bok od ulicy Parkowej. Znajdujemy się przy ulicy Hanki Sawickiej, która była działaczką komunistyczną. Tych działaczy komunistycznych w Polsce w okresie międzywojennym dużo było. No, oni działali i w okresie międzywojennym, i w okresie wojennym. Hanka Sawicka, no, młodemu pokoleniu nazwisko to nic nie mówi, ale starszemu to wiadomo, że to była działaczka typowo komunistyczna. No i wiadomo, czym komuniści dla Polski się zasłużyli. No, tych ulic w Lubartowie związanych z okresem komunistycznym jest przynajmniej 4. Znajdujemy się przy ulicy Janka Krasickiego. Kim był Janek Krasicki? Obok różnych działaczy był znanym działaczem komunistycznym, który działał w przedwojennej Polsce i nawet był skazany na kilka lat więzienia. W czasie okupacji hitlerowskiej działacze komunistyczni także prowadzili wrogą, wywrotową robotę, zwalczając nawet ruchy prawicowe. No, przykładem może być między innymi Marceli Nowotko, którego właśnie ci komuniści ze swojego szczebla zamordowali. Oto kolejny rodzynek czy relikt zamierzchłej przeszłości z czasów komunistycznych, które już dawno minęły, ale jeszcze pozostały po tych czasach nazwy. Znajdujemy się
przy ulicy Pawła Findera. Kim był Paweł Finder? Urodzony w 1904 roku na terenie Galicji. Właściwe jego nazwisko to Pinkas Finder. Był pochodzenia żydowskiego, skończył wyższe studia w Wiedniu, znał języki obce i w przedwojennej Polsce znany był jako działacz komunistyczny. Paweł Finder był nawet przed wojną znanym działaczem Kominternu, a Komintern to znana organizacja o charakterze trochę sabotażowym, dywersyjnym. Powstała i została założona przez władców Moskwy, a głównymi jego inicjatorami był Józef Stalin. No też wiadomo na ten temat, kim był ten Józef Stalin. Znajdujemy się w Lubartowie przy ulicy znanej komunistycznej przedwojennej działaczki Małgorzaty Fornalskiej. Kim ona była? No to wiadomo. Małgorzata Fornalska urodziła się w 1902 roku. Była znaną działaczką komunistyczną. W 1919 i 1920 roku, gdy Polska, która dopiero rok czasu istniała, prowadziła walkę z bolszewikami, Małgorzata Fornalska weszła w skład tymczasowej rady związanej z przyszłym rządem komunistycznej Polski. Do tej rady wchodził m.in. Julian Marchlewski i znany później pracujący w Moskwie działacz komunistyczny Felix Dzierżyński. Także widać z tego krótkiego życiorysu, jakich to mamy patronów ulic w naszym mieście Lubartowie. Widać z tego mojego krótkiego opowiadania, jakich to patronów ulic mamy tutaj w naszym mieście Lubartowie. Mam sporo znajomych, rozsianych nie tylko w kraju, ale i za granicą, którzy jak przyjeżdżają do naszego miasta, bardzo się dziwią, mówią, to jeszcze takie nazwy ulic? No i co ja, biedny stary Lubartowianin, mam im odpowiedzieć? Z uwagi na to, że te ulice dalej funkcjonują, nazwy są takie same, jak były w czasach komunistycznych, mnie się wydaje, że powinno się te nazwy zmienić na bardziej inne, takie, żeby nie związane były z komunizmem, chociaż niektórzy, nawet mieszkańcy obecni Lubartowa, chwalą sobie te dawne komunistyczne czasy. Proszę mi powiedzieć, jakie nazwy ulic Pana zdaniem powinny powstać w Lubartowie? Według mnie, przecież tyle lat tu mieszkam, powinny być nazwy takie związane z działaczami, którzy przyczynili się do wolnej Polski. Wśród tych nazwisk mogę wymienić Bolesława Mucharskiego, który tutaj w Lubartowie mieszkał, miał oddział partyzancki. Bolesław Mucharski, pseudonim lekarz, został już w wolnej Polsce, jak Lubelszczyzna była oswobodzona, aresztowany i przebywał na Zamku Lubelskim od grudnia 1944 roku do kwietnia 1945 roku. I na Zamku Lubelskim został zamordowany. Nie ma nawet nigdzie jego mogiły. Oprócz Bolesława Mucharskiego, pseudonim lekarz, proponowałbym, żeby nadano nazwę ulicy Solidarności. Dlaczego? Dlatego, że to bardzo szeroki ruch na całą Polskę i działacze Solidarności przyczynili się do tego, że powstała wolna, niepodległa i demokratyczna Polska w 1989 roku. Wydaje mi się, że wiele jeszcze jest w Lubartowie do zrobienia. Tych nazw ulic można by było sporo nadać nowych, czy stare nazwy zmienić na nowe, bo dużo jest ludzi takich zasłużonych dla naszego miasta, którzy nawet nie są upamiętnieni, a
starsi ludzie wiedzą o tym, kto tu jaką rolę odgrywał, a młodych trzeba by w tym kierunku ukierunkować i żeby dowiedzieli się o przeszłości naszego miasta, bo historia to jest taka rzecz, że nie można tego wyplenić, tak jak niektórzy sugerują, żeby ze szkół historię wyeliminować. Mnie się wydaje, że trzeba te sprawy jakoś rozwiązać. No i mam nadzieję, że według mnie, ja taką propozycję mogę podać, żeby zmienić nazwy ulic na nazwy jakichś osób bardzo zasłużonych, a nie związanych z działalnością partii komunistycznej. Takie jak tutaj w Lubartowie jeszcze do tej pory funkcjonują. Mnie się wydaje, że trzeba zmienić, bo to byli znani działacze komunistyczni, którzy byli wrogami Polski, a nie naszymi przyjaciółmi. No jeśli Małgorzata Fornalska współpracowała z władzami dawnej Bolszewii, jak to się nazywało, Związku Sowieckiego w roku 1920 i wchodziła w skład komitetu i miała być powstać Republika Polska wtedy, a toczyliśmy boje z bolszewikami, jak wiadomo, no to mnie się wydaje, że nazwy takich ulic, takich działaczy komunistycznych nie powinno w naszym mieście być. Tym bardziej, że dużo miast w kraju te sprawy już dawno rozwiązało, no, a tu ciągnie się, ciągnie i ani do przodu, ani do tyłu. Taki jest mój punkt widzenia i takie jest moje zdanie na ten temat. Przecież tutaj działały silne grupy Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, czy nawet Batalionu Chłopskich, czy nawet oddział na północy powiatu Narodowych Sił Zbrojnych i ci żołnierze przelewali krew, oddawali życie nie po to, żeby nazwy działaczy komunistycznych jeszcze w naszym mieście trwały. Takie jest moje zdanie i moje zapatrywanie na te sprawy.